Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach i co trzeba było wiedzieć, aby zarobić. A w ciągu najbliższych kilkunastu minut dowiesz się też, co wydarzy się właśnie w tym tygodniu na rynkach, na giełdach i w gospodarkach. I co trzeba absolutnie wiedzieć, aby nie stracić swoich ciężko zarobionych pieniędzy. O tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam na DNA. A DNA to oczywiście dane tygodnia. To najważniejsze wydarzenia, które były w ostatnim tygodniu i które przed nami. A oczywiście do tego wszystkiego jeszcze aktywni widzowie, czyli widzowie, którzy zadają pytania na dnarynków.com oraz w trakcie trwania pytania na programu na żywo. Te pytania można zadawać w formularzu pod wideo. To wszystko już wiemy, a ten odcinek DNA Rynków, ponieważ jest październik i jest dużo spadków, to czerwony październik. Wszyscy pamiętamy polowanie na czerwony październik, a teraz polowanie na czerwonego niedźwiedzia, bo rzeczywiście w Stanach największa korekta od 2 lat. Na rynku ropy solidne spadki, a w Polsce solidnie spadają ceny, a więc naprawdę czerwono na rynkach, naprawdę czerwono w danych makroekonomicznych. I te wydarzenia właśnie, które były omawiane przez nas w ostatnim odcinku DNA Rynków, w tej chwili, co było ważne, przez ostatni tydzień, kiedy działały giełdy, gospodarki i oczywiście Twoje inwestycje. Przede wszystkim mieliśmy produkcję przemysłową w Stanach Zjednoczonych. To, co mówiliśmy w poprzednim odcinku DNA Rynków, że ta produkcja powinna wypadać nieźle, bo ostatnie indeksy ISM właśnie dla Stanów Zjednoczonych były dobre. No i to, co widzicie doskonale tutaj, to rzeczywiście produkcja w skali ostatnich miesięcy, nawet można powiedzieć lat, w Stanach wygląda bardzo dobrze. Amerykanie się cieszą, Amerykanie produkują dużo i rzeczywiście ta produkcja Ameryce pomaga. Jednak to nie tylko takie dobre informacje ze Stanów w ostatnim tygodniu, bo poza rosnącą produkcją mamy trochę spowalniającą konsumpcję. Tutaj każdy kolejny słupek oznacza, ile wzrosła lub spadła sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych, czyli ile amerykański konsument kupuje i ile faktycznie pieniędzy wydaje. To, czym się cieszyliśmy jeszcze niedawno, to właśnie wzrosty, które były w poprzednim miesiącu. No a teraz... jest odrobinkę gorzej. Te zakupy Amerykanów już nie tak duże, już troszeczkę mniejsze, ale proszę się nie obawiać, mieliśmy poprzednio niby w każdym miesiącu coraz niżej, ale to jednak wzrosty powyżej 4%. Jeżeli tak by się ta sytuacja utrzymała, to rzeczywiście powyżej 4% wzrost sprzedaży w Stanach Zjednoczonych to byłoby dobrze. Dobrze dla giełd i dla gospodarek. Na razie jednak ten trend razem z spowalniającymi i opadającymi oczekiwaniami i zaufaniem konsumentów w Ameryce trochę może je niepokoić. Tyle w Stanach Zjednoczonych. Rosnąca produkcja, spadająca odrobinę dynamika sprzedaży. A co się dzieje w Polsce? Z polskiej gospodarki właśnie w ostatnim tygodniu mieliśmy kolejną informację o deflacji, a więc ceny po raz kolejny spadają. Mówię kolejny, bo to jest trzeci raz, kiedy ceny spadają. Mamy deflację w Polsce, która sięga 0,3%. O tyle spadają w Polsce ceny i to jest dokładnie to, co widzicie w tym miejscu. Na razie te ceny w Polsce powinny być niżej. Miała być inflacja wysoko, ale spadają ceny ropy, a to oznacza, że będzie ta inflacja trochę niżej. Chociaż pewnie niedługo niżej, bo prędzej czy później w 2015 roku już będziemy mówili o wzrostach inflacji. A więc deflacja w Polsce po raz trzeci. I kolejne pozytywne akurat zaskoczenie z Polski. Tym razem produkcja, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu w DNA Rynków, urosła w Polsce o 4%. Więcej produkujemy, zatem powinno być lepiej. To bardzo pozytywne zaskoczenie, bo produkcja rosnąca oznacza, że będzie lepiej. Tyle tylko, że proszę uważać. My już mieliśmy takie sytuacje, na przykład w 2012 roku, kiedy rzeczywiście na początku produkcja spadła, wydawało się, że może być dobrze, bo w kolejnym miesiącu wzrosła. No a potem, pamiętamy, co było. Potem był 2013 rok i nikt się specjalnie jakoś nie cieszył. Na razie te zapowiedzi wzrostu produkcji ostatnio, czyli dokładnie tu, wyglądają nieźle, ale przez spadający indeks PMI dla polskiej gospodarki na razie nie odtrąbiłbym żadnego wielkiego sukcesu. Na razie po prostu dobra informacja. Jaskółka, taka pozytywna z polskiej gospodarki, ale to nadal nie żadne potwierdzenie, że jest faktycznie lepiej. Jak zareagowały na te informacje giełdy, jak zareagowały indeksy giełdowe? W ostatnim tygodniu warszawski indeks giełdowy rośnie o 0,4%, a więc praktycznie nic nieznaczący wzrost. 2400 punktów na tym indeksie. Amerykański S&P 500 jest na kolejnym minusie. To trzeci tydzień z rzędu, kiedy spada. No i ta korekta w tej chwili z 2000 punktów na początku tego miesiąca niestety dosyć solidnie akcje
przecenia. Mamy już nawet taki 6-miesięczny trend spadkowy dokładnie w tym miejscu, bo amerykański indeks ostatnio trochę nie domaga. Do tego euro-złoty, czyli nasza najważniejsza para walutowa, która rośnie i złotówka już coraz słabsza. 4,21 trzeba zapłacić za 1 euro i ten trend zaczyna niepokojąco rosnąć. To dla polskiego eksportu akurat dobrze, ale dla nas niekoniecznie, bo niektóre rzeczy będą droższe. I na koniec najciekawsze aktywo ubiegłego tygodnia, czyli Japonia. Wybrane przeze mnie specjalnie dla Was. Co się najbardziej zmieniło, co najbardziej zaskoczyło? Japonia, która spadła niestety aż o 5% i w 12 miesięcy indeks japoński jest mniej więcej na zero. Taki 6-miesięczny trend. Choć bywało dużo lepiej, na razie silnie na minusie. Przez te ostatnie spadki, choć dziś to już prawie nieaktualne, bo Japonia urosła o 4%. Tak zachowały się giełdy, gospodarki i rynki. Jeżeli masz pytanie o to, co się może wydarzyć na giełdach, gospodarkach lub na rynkach, te pytanie możesz teraz śmiało zadać w formularzu pod wideo, jeżeli oglądasz program na żywo, a jeżeli nie, to zadaj pytania na dnrynków.com, dokładnie na tamtej stronie. Zbieramy te pytania w ciągu trwania tygodnia i potem w kolejnym odcinku DNA Rynków na nie odpowiadamy. Więc tam śmiało te pytania można zadawać i one będą w drugiej części programu, która już za chwilę. Bo na razie przejdźmy do tego tygodnia. Mamy czerwony październik, jeżeli chodzi o tytuł tego odcinka DNA Rynków, bo dużo rzeczy spada, dużo rzeczy wypada gorzej. A czy w poniedziałek ma się szansę ten trend przełamać? No niestety nie bardzo, bo w poniedziałek ważnych danych makroekonomicznych brak. Zatem śmiało przejdźmy do kolejnego dnia tego tygodnia, czyli do wtorku, gdzie już się zaczyna robić ciekawie, bo mamy konkretnie dane z Chin. PKB z Chin, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, a więc duża część informacji mówiących o tym, co się dzieje z chińską gospodarką, a co się z nią dzieje. Jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, to niestety tam po raz kolejny będzie niżej. Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa to jednak te informacje, które moim zdaniem będą najważniejsze dla rynków i dla inwestorów. PKB mocno historyczne, wszyscy pogodzili się z tym, że to będzie około 7%. A teraz zobaczcie, jak wygląda chińskie PKB, czyli jak rośnie chińska gospodarka, tu w kolorze niebieskim, i jak zmienia się chińska produkcja, czyli to, ile w Chinach wyprodukowano na przestrzeni ostatnich 4 lat. I widać bardzo wyraźnie, że jak produkcja nie domagała, to potem automatycznie PKB w Chinach też był coraz gorszy. Na razie niestety akurat z tej części chińskiej gospodarki jakiegoś super optymizmu nie widać, bo produkcja ostatnio zawinęła w dół i wyniosła zaledwie niecałe 7%. To był wzrost, który trochę przeraził część inwestorów. O tym mówiliśmy w ostatnich odcinkach DNA Rynków, no ale teraz po tych lepszych zapowiedziach z Chin powinno być odrobinę lepiej, a więc wszystko, co będzie w produkcji na plus powyżej 7%, może sprawić, że te chińskie oczka inwestorskie się w końcu zaświecą, no i w końcu zobaczą tam jakieś zyski. Takie zyski mamy szansę zobaczyć, jeżeli faktycznie produkcja się odwróci, co będzie oznaczało, że PKB w Chinach też będzie wyglądał lepiej. Co będzie lepiej, co może lepiej wyglądać w środę, czyli kolejnego dnia, to japoński eksport, bo to również informacja, która będzie miała znaczenie właśnie dla tych wszystkich, którzy inwestują w Japonii. Japonia jeden z największych eksporterów świata, więc im wyżej tutaj, czyli im większy wzrost eksportu, tym lepiej. Tym lepiej dla inwestujących właśnie w Japonii, tym lepiej dla japońskich firm, tym więcej zysków właśnie z tej japońskiej gospodarki. A zatem pilnie obserwujmy w środę japoński eksport, choć na dobrą sprawę najważniejsze w środę dla całych rynków, dla wszystkich inwestorów na świecie będzie inflacja w Stanach. A to dlatego, że ta inflacja powinna być, tak, po raz kolejny niżej. Spadająca cena ropy może bardzo silnie obniżyć tę inflację właśnie w Stanach, a to byłaby zapowiedź tego, że być może Stany nie będą musiały tak szybko podnosić stóp procentowych. System naczyń połączonych, jeżeli chodzi o te dane gospodarcze, jak Państwo widzą, ale to, co jest istotne, to ta inflacja będzie najważniejszym moim zdaniem wskaźnikiem, jeżeli chodzi o 2015 rok, więc już teraz warto zacząć spoglądać, co się dzieje z cenami w Stanach. Najważniejszy dzień dla Europy to w tym tygodniu czwartek, bo będziemy mieli indeksy PMI i dane z polskiej gospodarki. Zacznijmy najpierw o tych zapowiedziach gospodarczych. Przede wszystkim dane PMI z Chin, strefy euro i z niemieckiej gospodarki. No i wszyscy ci, którzy oglądają regularnie DNA Rynków, wiedzą doskonale, że dobrze jest wtedy,
kiedy te indeksy są powyżej 50 punktów. No w tym przypadku będzie można powiedzieć Chiny umiarkowanie ok, takie małe ok. Strefa euro powinna wypadać dużo lepiej, choć ja bym to osobiście dużo wątpił, mocno wątpił, a niestety niemiecka gospodarka poniżej 50 punktów. I to będzie najważniejsza informacja zapowiedzi dalszego ożywienia lub nie całej europejskiej gospodarki. Dokładnie ta informacja, czy będzie w Niemczech poniżej 50 punktów, co by niestety oznaczało, że będzie po prostu źle. Dla nas w Polsce najważniejsze w czwartek informacje to polski konsument. Ile jest bezrobotnych, czyli stopa bezrobocia, ile wydajemy, czyli jak wzrosła sprzedaż detaliczna, a ta sprzedaż i produkcja, dokładnie sprzedaż i bezrobocie, dokładnie na tym wykresie. Sprzedaż detaliczna, każdy słupek oznacza kolejny miesiąc w naszych zakupach. No i widzicie doskonale, że 2013 rok zapowiadał się świetnie. Było tak dobrze. O, tablica robi nam psikusa, ale zróbmy jeszcze raz. Było tak dobrze. No ostatnio w tej sprzedaży niestety trochę się popsuliśmy, kupujemy mniej i niestety teraz ten wzrost sprzedaży ma sięgnąć zaledwie 2%. Dobrze, jak rośnie, jak sprzedaż zacznie spadać, to będzie to poważny problem dla polskiej gospodarki i ogólnie dla zapowiedzi wzrostu gospodarczego w Polsce. Całe szczęście stopa bezrobocia też, moi drodzy, w dół, a więc to będzie dobra, choć już ostatnia z tych dobrych informacji z rynku pracy, bo stopa bezrobocia powinna wynieść 11,5%, a więc tych bezrobotnych mniej, tych kupujących niestety też mniej. No to może w piątek coś się wydarzy na rynkach? Otóż nie bardzo. W piątek, jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, to tych danych praktycznie tu nie ma. A więc informacji z tych najważniejszych, które trzeba wiedzieć, aby wiedzieć, co się będzie działo na giełdach, w gospodarkach i w Twoim portfelu, to te trzy. Przede wszystkim indeks PMI z Niemiec. Czy rzeczywiście będzie niemiecka gospodarka hamowała? Czy będzie to poniżej 50 punktów, bo to byłoby największe zagrożenie dla Niemiec i potem w konsekwencji dla Polski? Co z produkcją w Chinach? Czy może Chiny odwrócą swój trend? No i co ze sprzedażą w Polsce? Sprzedażą detaliczną w Polsce, która ma szansę może trochę bardziej podrosnąć, kiedy inflacja, w zasadzie deflacja nisko, kiedy nasze pensje wysoko. No i z tych wszystkich danych w tym odcinku DNA Rynków zrobimy podsumowanie portfela DNA Rynków, bo bardzo wielu z Was dopytywało, co z tym portfelem. W portfelu robimy zmiany raz na półtora, dwa miesiące, nie częściej. I teraz też zrobimy zmianę. Choć zanim zmiana, to najpierw podsumowanie tego, co się udało osiągnąć w poprzednim portfelu DNA Rynków. Inwestowaliśmy w akcje Stanów Zjednoczonych, w akcje w Chinach i w gotówkę. 10% akcji w Chinach, 10% akcji w Stanach i 80% gotówki. Te zmiany, które tu widzicie na rynkach od 8 września dokładnie tak wyglądały. Ile udało się zarobić? No na tej największej korekcie w Stanach, na tym nie do końca dużym odbiciu w chińskiej gospodarce, niestety summa summarum straciliśmy 0,2%, a więc nie mamy 100 zł w portfelu DNA Rynków, tylko 99,08 zł. To na razie dobry wynik przy takiej zmienności, a teraz w tej drugiej edycji portfela DNA Rynków zrobimy zmianę, przy czym zmiana będzie wyglądała dokładnie w ten sposób, że choć nie łyżeczką i nie chochlą, to jednak przełożymy się w 100% na gotówkę. 100% bezpieczeństwa to dlatego, że dane gospodarcze są słabsze, dlatego, że rzeczywiście na razie tej perspektywy do wzrostu w Europie za bardzo nie widać, w Stanach trochę za dużo zmienności, a Chiny jeszcze nas tak mocno nie uraczyły wzrostami. To dwa powody, dla których rzeczywiście przechodzimy w 100% gotówkę, choć jest jeszcze jeden, równie ważny, który również dotyczy DNA Rynków. Otóż DNA Rynków przez najbliższe 3 tygodnie niestety na urlopie. Kolejny odcinek DNA Rynków i kolejna odsłona portfela DNA Rynków dopiero 17 listopada. Kiedyś rynki muszą odpocząć od DNA i DNA musi odpocząć od rynków, zatem serdecznie już teraz Was zapraszam na kolejny odcinek DNA Rynków, który będzie no nie w następny poniedziałek, nie na wszystkich świętych, nawet nie na święto 11 listopada, tylko dopiero 17 listopada. Ale na pewno tego 17 listopada podsumujemy, co wydarzyło się na rynkach, giełdach, gospodarkach i w Twoim portfelu. A zatem już wiedząc to wszystko, teraz zapraszam na drugą część programu, gdzie będą pytania od widzów.